górnym prawym rogu w kolorze niebieskim gra Mikołaj Lazarogonowski z drużyny X-Komago. Jego rywalem jest Wardy Rail. Tak, Wardy, jakby ktoś nie wiedział, ma też zawodnika swojego. Właśnie, ilu ma tych zawodników? Jestem ciekaw, czy ma kilku. Aż sprawdzę. Rail. Team Wardy TV. A nie, to tylko sam Rail. Było jeszcze kilku innych, ale widzę, że Wardy ma po prostu jednego podopiecznego. Uznam, że a, streamuje to jeszcze jakiegoś zawodnika przysponsoruje. No ale Wardy to już potężna persona. Póki co Railowi nie idzie za laserem. Co uderzcia? Nikt nie wie. Dobra, proba przejeżdża. No nic u Elazara nie zostało na szczęście zablokowane. Często protosi tak grają, że blokują ekspansję i trochę się tego boję, jak gra Elazar, bo on czasami tak uznaje, że no dobra, to zagram haczerkę dalej. I potem różnie z tą defensywą bywa. Czy jestem w meczu Goblin Uterma? No dobrze, ruszamy. Spawning pool. Zaraz będzie gotowa niecka rozrodcza. A tymczasem mamy trochę mniej typowego postawionego pylona. Ale widzę, że nie będzie jakiegoś nietypowego Stargate'a, tylko stary, dobry Twilight Council. Fajna koszulka, czy wypadła z tira? Nie, koszulka nie wypadła z tira. Koszulka ma bardzo fajny... On ma statek z Ratula z przodu. A z tyłu ma chyba StarCraft 2, takie błękitne. Mi się podoba. Zresztą za darmo to... i ocet słodki. Więc wziąłem bez marudzenia koszulkę, jest fantastyczna. Póki co zerowe straty u Mikołaja. No dobrze, Lazer rozsiewa biomasę. Od tego są właśnie te królowe. Poza tym, żeby robić injekty. Czemu ciągle jest tak, że wygrana tego daje finał z Reignorem? Czemu tak jest? To takie zostało widocznie założenie podjęte w turnieju. No Reignor jest sponsorowany przez Red Bulla. Więc w turnieju Red Bullowym nie dziwne, że Ricardo jest finałowym bossem. Według mnie to taki bardzo fajny dodatkowy element, poza tym, że jest bardzo przyzwoity turniej online. To do tego jeszcze na koniec można wygrać dodatkowo monitor od AOC, jeżeli się ogra Reignora w BO3. No już Klem wygrał takie dwa monitory. A, w sytuacji gdy wygra Reignor, to ten monitor jest dla widzów. Jest rozlosowany. O kurczę, mamy całkiem sporo zerglingów i Roach Warren. Natomiast aż 44 drony zrobiły laser. Nie wiem, czy to nie za dużo, żeby się obronić. No i właśnie, mamy kręgowija. Mamy pełzacze zarodnikowe, czyli wieżyczki, które też mogą wykrywać niewidzialne jednostki. To jest nietypowe. Rail idzie w Robobay. Czyli będzie oczywiście mocno atakować, ale z tyłu ma jakiś kolejny plan. Typowe 12 adeptek u Protosa. Bardzo ciężko będzie Lazarowi się obronić bez karakanów. Na szczęście one już powoli wychodzą z jajek. No i do tego poprawna kontrola Elazera. Rezygnuje Rail w ogóle z wszystkiego.
Jeżeli chodzi o atak, Disruptor zagrany. Dobrze, dobrze. Póki co Elazar broni się jak trzeba. I do tego 8 kolejnych dron. No wie, że sobie poradzi. Nie musi przez chwilę robić jeszcze kolejnych jednostek. Zwłaszcza, że Rail też się jakoś niespecjalnie pcha. Nie no, świetnie. Bardzo szczelna obrona Polaka. To jest bardzo duże niebezpieczeństwo dla Karakanów Elazara. Jeszcze prędkość zakończona, czyli Gravity Drive. Warpism jest teraz dużo szybszy. A przez to jeszcze gwałtowniej może spaść kula na armię Elazara, ale zrezygnował Rail. No wie, że gdyby wyrzucił Disruptora, strzelił nim, to pewnie Elazar by go przechwycił. Kto wygrał? Geralt czy Teran? Geralt. Geralt wygrał z Vindictą ze Stanów Zjednoczonych. No i tutaj kolejny nalot, aczkolwiek myślę, że sobie poradzi Elazar. Też faktycznie Disruptor jest na tyle wytrzymały, że ciężko z Darklingami go łatwo zniszczyć. Tu się przydaje właśnie taka większa grupka Karakanów. No szybki jak karp w wannie, ten warpism musi cały czas utrzymywać uwagę. Okej. Nie no, teraz nie trafił Rail w nic. Znaczy trafił trochę w siebie, ale Disruptor samego siebie na szczęście zniszczyć nie może. Całkiem mocny push, aczkolwiek laser wydaje się być dobrze wyekwipowany. Ale w ogóle Elazar zrobił 70 dron, naprawdę? Okej, ja tak mówię, że dobrze wyekwipowany, ale może aż przesadnie się nad defensywą i nad ekonomią rozwodzi Elazar. Mało ma tego wszystkiego w nie wierzę. Rail ma nagle dużo większy limit armii. Jak na ten moment gry, trochę skandaliczna sprawa. O, i ta kula po lewej na szczęście nie zniszczyła tak dużo, ale Elazar przegiął. Przegiął z ekonomią. Nie spodziewał się takiego ataku. W sumie kto by się nagle spodziewał, że ci tu 20 parę stalkerów padnie. No i proszę, Rail zgarnia punkt. Tak wyglądało bardzo dobrze dla Elazara. No świetna obrona, świetnie, wszystko solidnie. Widział trzecią bazę. No dobra, jak jest trzecia baza Protossa, to idziemy ekonomicznie. A ta trzecia baza była fake newsem. Tak naprawdę Rail atakował, żeby już wygrać, żeby już skończyć. No i skończył. Ale nie sprawdził głębiej, nie sprawdził Elazar, co tam dalej się ukrywał Protossa. Tam była cała historia, także dobrze latał tym warpismem Rail, skradł uwagę. W dolnym prawym rogu Mikołaj Elazar Ogonowski z drużyny X-Komago. W górnym lewym rogu z drużyny Wordy TV gra Rail z Rosji. Tak, to jest best of 3, czyli do dwóch wygranych. Niewątpliwie trochę niespodziewane zwycięstwo Raila, ale spokojnie, Elazar był w dość dobrej sytuacji przez większość poprzedniej gry. Musi tylko kilka niedociągnięć skorygować. Proba na początku gry tutaj się kręci po to, żeby ograniczyć wydobycie. Z jednego złoża minerałowego może zbierać tylko jeden robotnik, niezależnie której frakcji. No i widzę, że przypadkiem Rail zebrał kryształy, może niekoniecznie chciał. Profesjonalny gracz wiedziałby, w co idzie przeciwnik. Nie no, Elazar w miarę wiedział, tylko nie wiedział, że to będzie aż tak mocny atak, bo wszystko wskazywało na ekspansję i na rozwinięcie rozgrywki. A tu atak.
Każdego można zmylić. To seria filmików, jak zacząć grać w StarCrafta 2 jest aktualna. Jak najbardziej, zwłaszcza właśnie te poradniki do lokacji, do mechaniki, do klikania i tak dalej. To te polecam najbardziej, bo one są wręcz ponadczasowe. To wszystko działa, to wszystko się nie zmieniło. Jaka tym razem technologia? O, Gwiezdne Wrota znowu. Albo Wyrocznia, albo Feniks. Myślę, że raczej Wyrocznia. Dokładnie. No ja laser swoim zwyczajem trochę chciałby się dowiedzieć, no ale jak tu się dowiedzieć, jak Stalker stoi w przejściu? No i wszystko zamknięte. No podejrzewam, że to będzie jedna z tych gier, w których laser gra tak trochę na ślepo. No, on tak często gra na Protossów na początku. Dobrze, jakby jednak Oracle została gdzieś zauważona. No nie przez Overlorda niestety, ale może tutaj przez Linga. No! Dokładnie, jak dłoń w rękawiczkę. Świetnie, laser zauważył. Czy mam nadzieję, że zauważył, bo nie widzę spora. No nie, no nie mów, że laser nie zauważył tej lecącej Oracle. Ledwo. No i jeszcze dronami nie ucieka. No może i takich nie straci dużo, ale mógł stracić jedną. Albo wcale. Przy maksymalnie szybkiej reakcji. Ponownie bardzo szybki Robobay. Czyli co, to jest w zasadzie podobny pomysł co na poprzedniej mapie, z tą różnicą, że nie ma presji adeptkowej, tylko leciutki nalot. O nie, Overseer zniszczony, czyli laser nie zobaczy do końca co to jest. Aczkolwiek i tak Rail nie robi jeszcze niczego bardzo agresywnego, bo dopiero teraz dostawia gateway'e. Tak, no teraz to co robi Rail, sugeruje ekonomię. Na szczęście laser też robi dużo dronek. No, myślę, że początek całkiem dobry dla lasera. Byleby wysłał tego zwiadowcę w końcu. Nie ma tu żadnego... No nie no, on nie robi Overseera kolejnego. Pierwszy stracony i tyle. I cisza. O, w końcu jest kolejny. Znowu mamy też Gravity Drive, czyli szybkość do Prisma. Na szczęście laser czegoś się dowie, ale nie wszystkiego, bo Stalkery pewnie zatrzymają zwiadowcę Polaka. 5 dodatkowych dron. No to jest moment, w którym laser moim zdaniem powinien już przestać robić drony. Ma ich bardzo dobrą liczbę. No i skupić się na robieniu wojska. Troszeczkę podejrzał, trochę zauważył co jest grane. To jest świetne wejście, tak nawiasem mówiąc. Zwłaszcza, że teraz to trochę otwiera przejście w innym miejscu, ale nie. I Disruptor, i Sentry. Ale i tak ładne mikro lasera. W miarę zobaczył co się dzieje. Byle tylko nie dał się zaskoczyć. No proszę, to wyjście Raila jest
Niezrozumiałe dla mnie, szczerze mówiąc, no ale, ale spróbował. O, Immortal? Nie, nie, nie zostanie zniszczony, nie zniszczony. Nie rozumiem zupełnie, co zrobił Rail. Trochę zapakował w dobrze ustawione w defensywie jednostki. Wow, już mamy Hive'a, już mamy jamę infekcji. I Spire. Wow. Spire, czyli iglica po polsku. Bardzo dziwne wyjście Rail'a. Oby tak dalej, to myślę, że Lazar to spokojnie ugra. No widać, że już dodronował, już ma 80 zbieraczy. Jest nawet piąta baza. No, Elazar się rozbrykał ekonomicznie, byleby nie było błędu w obronie. Ale chyba już być nie może, ma większą armię. Może to nie jest taka mocna armia, to są karakany. Natomiast z Broodlordami myślę, że obrona musi być solidna, musi być pewna. No nie no, to jest mizerna póki co armia Rail'a. Nawet nie masz, nie ma burz psionicznych, nie ma niczego bardzo wielkiego. No taki atak na pewno Elazera nie pokona. Dziwi mnie trochę, że nie ma Bane'ów. O właśnie, Bane'ik jest dopiero teraz grany, no jakoś tak... Elazer. Elazer robi dziwne błędy. Natomiast i tak jest szansa, że się obroni, mam nadzieję. No ale nie no, gdyby były Bane'y, to ta walka w ogóle nie ma szans, żeby ją przegrał Elazer. Ale w tej sytuacji bez Bane'ów jest niebezpiecznie. Na szczęście Rail nie zaatakuje, a przynajmniej niewiele na to wskazuje, bo gra czwartą bazę. No już Mikołaj robi Greater Spire. On też pewnie trochę liczy na to, że go Protoss nie zaskoczy wczesnym wejściem. Znaczy wczesnym. Przed Bane'ami, które już tu powinny być. No i w końcu może robić te jednostki Elazer. Powinien dużo Bane'ów teraz dodać. Poczekać, może nawet oddać haczerkę i dopiero wtedy wziąć bitwę. Dobrze, 37 Bane'ingów granych przez Polaka. On wie, że jest realne zagrożenie. No i że Protoss musi zaatakować, bo zloty mają termin przydatności do spożycia. Znaczy do użycia. No, ale w tym momencie właśnie zostały pożarte przez Bane'y. Świetnie, Elazer. Jeszcze kilka kolejnych jednostek zostanie wysłanych. Górna flanka wygrywana bardzo przekonywująco. Tak, jest na pewno. Okej. Jeszcze trochę jednostek musi wyskoczyć z jajek. Ale jest dobrze. Będzie tylko lepiej. GG. Uff. Powiem wam. Trochę niepewnie wygrał tę grę Elazer. Mam wrażenie, że gdyby przed Bane'ami zaatakował Rail, to jeszcze mogłoby to bardzo różnie wyglądać. Broodlingi, tak, to są pomioty. Dobra, siadło, dobrze. Tymczasem jak te kolejne mecze. No, Soul kontra Elazer za chwileczkę i właśnie ten pojedynek teraz się uzupełnił. To już jest ćwierćfinał. O, w górnym ćwierćfinale mamy Klemma na Yttermala. Skino znowu pokonuje Blaja, 2-0. Wow. No brawo, Skilos. Tak się spodziewałem, że może znowu siądzie. To już drugi raz, kiedy Skilos jest zwycięzcą w meczu z Blajem. Geralt walczy z Denverem. Ale jeszcze nie mam informacji, czy jakaś mapa jest po stronie Geralta bądź Denvera.